O, już biorę na pszenicę, obejście se. Na kolory, obejście se. Taki maluszek. Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nastawiam się na płoć i to dużo płoć na spławik. Długo wędka będzie z gruntu leżała, może jakiś kaper pobierę. Także co, melduję się, nastawię, właśnie się rozpakowywuję. Zaraz mieszą zanęta, wygruntuję sobie spławik. No i co, podfutrujemy i zaczynamy wędkowanie. Także ja was zapraszam na film i zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdymi powiadomieniami o nowych filmach. Idziemy chytać. Tak, kulki, zanęty już gotowe. Lecą cztery pod spławik. Zakładamy przynięta i zaczynamy wędkowanie. Troszkę dzisiaj ta wata będzie przeszkadzała w chytaniu, ale myślę, że uda się połowić. Dzisiaj na spławik pszeniczka, pęczok, białe robaczki i tak wyda. Próbował, pierwszy rzut leci na pszeniczka. Już zakładam dwa ziorka pszenicy. Dwa ziorka pszenicy założone i ciepiemy zestaw do wody. No i coś tam siedzi. Jest pierwsza płoteczka. A tu są naprawdę piękne płocie. Zobaczcie, jako piękno płoć. Piękno. Już ją wypuszczą do wody. Słuchajcie, jeszcze do porządku spławika nie ustawię, a już tu chyba z gruntu na federa ciągnę karpia. Na ziorko kukurydzy. Już wam go pokazuję. Taki maluszek na ziorko kukurydzy pobrał. Już go odhaczą i wypuszczamy go nazad do wody. I już leci z powrotem. Na federku, jak widzicie, ziorko kukurydzy, haczyk, 14, przypon 0,18 do koszyka zanęta i ciepiemy federa do wody, a tu czekam na spławiku na brani. Jak widzieliście, już mi się udało fajną płoć wyciągnąć, ale też jeszcze nie ma taką na kierunku czekam. No i jednego karpia już wyciągnął też z gruntu na federa. Także co się zaczyna dziać? Za chwilę jeszcze po kulce, pod nęca, pod spławik i obejrzymy, czy uda mi się jakoś rekordowo płotka wyciągnąć. Największe, co tutaj chycił w tym miejscu właśnie, to ma 37 cm i chciałbym taki dzisiaj pochytać. Tak to tukę wygląda. Słuchajcie, nastawię. Ryba się ciepie, karpie się spławiają. I tukę spławik, jak widać. I czekamy na brani. O,
Już biorę na pszenicę, a weźcie se. Coś tam holujemy. Jakoś kolejno płotka. Ale zasranowata. Opsa. Tak, płoteczka, jak widzicie, kolejno z tych mniejszych. Już tu założa pszeniczka na choczyk. Cyk i leci do wody. I kolejna poteczka. No, ta już jest ładna. Ta już jest też ładna. Kole 27 cm. Piękno. Kolejna taka płotka. Cały czas coś się dzieje, cały czas są brania, słuchajcie. Na federka cisza, na kukurydza, a tu na pszenica, na pęczok. Cały czas brania. Jak nie wzdręga, fajno, tak płoteczka wlatuje. Teraz zazieje tam jakieś brani. No a już wam pokazuję mój zestaw powerbank na taki właśnie krótki zasiadki, kilkugodzinne, żeby podładować telefon, aparat. Już wam pokazuję, jaką mam powerbanka i łowimy dalej. Słuchajcie, na takie krótkie zasiadki biera ze sobą właśnie takiego powerbanka o pojemności 20 000 mAh naładowany na 100%. Także mogę za chwilę aparat podłączyć do ładowania i właśnie na takie krótkie zasiadki, mały poręczny firmy Extralink. Jak ktoś oczywiście będzie chciał, link w opisie filmu do strony www.batna24.com.pl. Wszystko w opisie filmu, różne akcesoria, także można sobie wleźć i obejrzeć latarki, powerbanki, powerboxy. I ja już tu czekam na kolejne brani. Tak, widzowie, i kolejna poteczka. Piękno, kolejno płoteczka i już ją wypuszczamy. Słuchajcie, teraz z gruntu coś holuje na federa, na kukurydzka. Ale piękno płotka. Bo takie płotki właśnie ja tu przyjęło, słuchajcie. Piękno. Piękne. Piękne kolory. Obejście se. Piękno płoć. Już ją wypuszczą nazad do wody. Piękno bestia. Przeszło 30 cm. Spróbuję teraz na spławiku założyć pęczok. Jak widzicie, i ciepimy do wody. I kolejna płotka na federku. Normalnie takie atomowe brania robią, że wygląda to choby kaper. A tu taki wielki płocie. Piękno. Kolejno piękno płotka, jak widzicie. Coraz to większe. Dzieje się, wam powiem, niesamowicie. Jak nie spinka i zerwany przypon na federku. Ewidentnie ta ryba teraz poszła na środek. Troszkę bardziej się ociepliło i widać tam te spawy, jak do góry wyskakują wzdręgi z poteczkami. Tu na razie na spawiku, na założyłek też kukurydzka i obejrzymy, co się będzie działo. No i co, szkoda, że dzisiaj mam tak mało czasu, ale na pewno następne roztuki przyjada z dwoma federami. Typowo się nastawia na jakieś dumbbellsy połowić, na kukurydza. I na pewno też tutaj będzie Eldorado. Także ja tu jeszcze posiedzę z półtorej godzinki, obejrzę, co się uda dołowić. No i pomału byda się pakował też po tym do chałupy. Także tak jak wodą. Wędki zaciepane, czekamy na kolejną rybę. Jest, słuchajcie, coś na federku.
i może być ładna płotka. Albo mały kaper. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, co to jest. Ale dzieje się, wam powiem, tu kiedyś. Karpik. Już go podbieram. Taki maluszek. Coś pięknego. Co? O, brani na federa, patrzcie. O. Tak tu bieram płotki. Kolejno. Piękno. Płoteczka powyżej 27 cm. Płynie. Tak, widzowie, posiedziałek 3 godzinki. Z samego rana brania było, brani za braniem. Słońce wyszło, w ogóle przestała ryba brać. Nic się nie dzieje, nawet na białego. No i co? Ja się pakuję tu dom. Jak na 3 godzinki, to wam powiem, super połowione, bo i karpie, i wzdryngi, i tam jakieś wielkie płocie spadły. Troszkę mniejsze, troszkę większe, także dziot się działo. No i co, z wami się żegnam, oczywiście zachęcam was do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby wam przychodziły powiadomienia o nowych filmach. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrowionka.